Za nami 52 dni nowej szansy. Tematem przewodnim było uzależnienie w sferze rodzinnej. Niewątpliwie alkoholizm jest chorobą całej rodziny, a nie tylko jednego z członków. Wielu ludziom trudno jest zrozumieć, skąd bierze się właśnie takie podejście. Bardzo dobry wykład, poruszający problemy uzależnienia i współuzależnienia. Problemy ludzi, którzy właściwie borykają się z jedną osobą uzależnioną. W rodzinach alkoholowych kłamstwa, tajemnice i wymówki są czymś naturalnym. Alkoholizm paradoksalnie łączy członków rodziny wspólną tajemnicą. O problemie alkoholika nie mówi się publicznie, tym samym rodzina podejmuje wszystkie możliwe wysiłki, aby nie dopuścić do jego ujawnienia. Często właśnie osoby, które żyją w związkach, małżeństwach z osobami uzależnionymi, nie zdają sobie sprawy z tego, że ta osoba jest uzależniona. Myślę, że jest mała świadomość przede wszystkim tego, że partner życiowy czy syn na przykład jest uzależniony. To jest mała świadomość. Osoby, które są świadome, to starają się pomagać tym osobom najlepiej, jak chodzą z nimi na meetingi, jak rozumieją ich, jak powiem brutalnie dość, jeżeli osoba uzależniona nie chce się upamiętać, to wystawiają im walizki z domu po to, żeby dotknęły swojego dna. Ale najczęściej jest tak, że jednak się litują, że jednak nie chcą takich drastycznych rzeczy robić i tym samym sprawiają, że komfort picia dalej istnieje u tego człowieka. Walka z nałogiem lub trwanie w nim to nie tylko koszmar dla osoby uzależnionej, to też dramat najbliższych osób, którzy nie tylko widzą, co się dzieje, ale sami cierpią. To ciągłe pogotowie emocjonalne i uporczywy stres. Przez mój alkoholizm, który wprowadziłem do rodziny, ucierpiały moje dzieci i moja żona tak samo. Czy można śmiało powiedzieć, że życie osoby współuzależnionej jest dużo trudniejsze niż tej, która jest uzależniona? Trudno powiedzieć. Myślę, że współuzależniona bardziej, bo nie widzi swojego współuzależnienia. Tak samo i dzieci nie widzą, że są współuzależnione w tym wszystkim. Osoba uzależniona szuka ratunku albo szuka jakichś miejsc, ludzi w podobnym położeniu, a osoby współuzależnione nie widzą swojego problemu. Na pewno nie widzą tego.